I to jest moje drugie śniadanie. Źródło białka, zdrowych tłuszczów, niskowęglowodanowe. Tak wygląda musaka od środka. Cześć kochani, witam Was serdecznie u mnie na kanale, cieszę się, że jesteście ze mną. Tak jak zdążyliście zobaczyć, ja swój dzień wystartowałam szklanką ciepłej wody z dodatkiem cytryny. Jest to moja rutyna, o czym mówiłam już we wcześniejszych filmikach. Dodatkowo regularnie piję bulion kolagenowy i nie zapominam o tym, bo jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne. Wróciłam do Was po przerwie, nie było mi jakiś czas, byłam na krótkim urlopie z rodziną. Dzieci miały ferie zimowe, także byliśmy w górach, 200 km od naszej miejscowości. Mamy piękne góry, na których można pojeździć na nartach i o dziwo, ja mam tutaj temperaturę 20 stopni około. Tam były tylko 2 stopnie, także mieliśmy prawdziwą zimę. Jednak na nartach nie pojeździliśmy z tego względu, że stoki były zamknięte ze względu na warunki pogodowe. Ale dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj chciałam Wam pokazać, co jem na swojej diecie, nowe posiłki, które dzisiaj przygotuję i będziecie mogli mi w tym towarzyszyć. Także jestem bardzo głodna i zabieramy się za pierwszy posiłek, którym będzie śniadanie. Oczywiście niskowęglowodanowe, tak jak zawsze. A tutaj mam składniki na część śniadania. Będą to placki z cukinii i mam tutaj cukinię, mąkę łubinową, jajeczka, czosnek, szynkę wędzoną i do tego przyprawy. Cukinię ścieram na tarce o grubych oczkach i następnie wyciskam z nadmiaru wody. Ja zrobiłam to w ścierce. Świetna będzie do tego gaza, jednak ja gazy nie miałam w domu, dlatego użyłam ścierki. Może cukinia nie wygląda na warzywo pełne wody, wodniste, ale jeśli zetrzecie cukinię i zaczniecie odciskać z nadmiaru wody, to zobaczycie, że jest jej dosyć sporo. Ważne, żeby to zrobić, żeby te nasze placki nie rozpadały się pod wpływem nadmiaru wody, byłyby takie miękkie. Jeśli macie ochotę, to dodajcie do placków parmezanu, wówczas placki będą bardziej chrupiące. Ja celowo nie dołożyłam do placków parmezanu, bo wiedziałam, że w kolejnych posiłkach będę spożywała nabiał. Staram się, żeby tego nabiału nie było za dużo w mojej diecie, dlatego w tym momencie wyeliminowałam go. Mam pomocnika do jedzenia. Oczywiście Vincent już jest głodny. Nie mogę narzekać na jego apetyt. Wszystko mu smakuje. Robię próbę jedzenia. Najpierw oczywiście Vincent spróbuje, bo
No bo chyba nie wytrzyma, jak nie spróbuję. Masz. A? No dobra, robię próbę jedzenia. Vincent już spróbował, ja jeszcze nie. Przy mnie stoi pies, do tego Vincent. Także w spokoju dosyć ciężko jest mi zjeść śniadanie. Skoro piję matcha, to jest sygnał, że Vincent zasnął. Mam swoje 5 minut, mam chwilkę, żeby napić się matcha, którą uwielbiam i którą promuję. Powtarzam, że warto ją naprawdę pić. Dlaczego ją warto pić? Tak w skrócie mówiąc, obniża cukier we krwi, obniża cholesterol, wpływa pozytywnie na układ immunologiczny, poprawia myślenie. Jest cała masa zalet z picia matchy, możecie sobie wygooglować, naprawdę warto. Ja zastąpiłam filiżankę kawy filiżanką matchy, piję sobie taką jedną filiżankę czy też kubeczek matchy dziennie. Z kawy w zasadzie zrezygnowałam już dawno ze względu na moje Hashimoto. Wolałam zrezygnować z wszystkiego, co ewentualnie mogłoby mi szkodzić i już nie wróciłam do picia kawy. Oczywiście pić kawę można. Za kawą mnie tęsknię, uwielbiam zapach kawy, czasami mam ochotę się jej napić, ale jakoś tak nie kuszę się, piję swoją matchę i za chwileczkę zabieram się za obiad, kolację i za drugie śniadanie, chociaż oczywiście powiem szczerze, że nie jestem jeszcze głodna. No nic, zabieram się za posiłki, bo za chwileczkę Vincent może się obudzić i nie chciałabym tego, chciałabym skończyć gotowanie, zanim Vincent wstanie. A na drugie śniadanie zrobimy keto serniczki smażone. Takie dla zabieganych na szybko będą pyszne. Ja robię tych serniczków dosyć dużo, z tego względu, że moja rodzina będzie je zajadała ze mną. Jeśli chcecie zrobić mniej, zmniejszcie porcję o połowę. Składniki na keto serniczki smażone: 3 jajka, 500 g sera mascarpone, pół łyżeczki sody oczyszczonej, 90 g mąki migdałowej, 60 g mąki łubinowej, i opcjonalnie erytrytol, ja dodałam 2 łyżki, można pominąć lub dodać więcej, tak jak lubicie. Ja dodałam również 40 gramów wiórków kokosowych, ten moment można pominąć lub można dodać do smaku. Na placki wykładam odrobinę jogurtu naturalnego. I dodaję kilka borówek. Dodaję 1 łyżeczkę masła orzechowego. Ja mam akurat masło z orzechów laskowych. I to jest moje drugie śniadanie. Źródło białka, zdrowych tłuszczów, niskowęglowodanowe. No dobra, mam swoje drugie śniadanie i zabieram się za nie, bo jestem bardzo głodna. A co dzisiaj przygotowuję na obiad, kolację? Dzisiaj przygotowuję danie kuchni greckiej w odsłonie low carb. Będzie na pewno bardzo dobre. Mam tutaj 2 bakłażany, które pokroję w paski i przypiekę najpierw w piekarniku. Bakłażana spryskuję oliwą i posypuję solą. Mam tutaj 2 cebule i 2 ząbki czosnku. Cebulę pokroję, czosnek również i podsmażę najpierw na patelni, później dodam mięso. A tutaj pozostałe składniki na moją obiadokolację: mięso mielone, wołowe,
natka pietruszki, przecier pomidorowy, jajka, ser ricotta, ser parmezan oraz ser mozzarella. Do tego dojdą jeszcze przyprawy. W miseczce przygotowuję sos beszamelowy, oczywiście w cudzysłowie, nie jest to tradycyjny sos beszamelowy, ale uwierzcie mi, będzie równie dobre. W miseczki wyłożyłam ser ricotta, do niego wbijam dwa jajka i wszystko dokładnie mieszam na jednolitą masę. Mam już bakłażana, bakłażan się podpiekł, wygląda tak. Będę teraz składać moje danie w całość. Naczynie polewam delikatnie oliwą i posypuję parmezanem. Około połowy sosu beszamelowego, czyli tej ricotty z jajkiem, wylewam do mięsa, resztę zostawiam, będzie to nasza warstwa wierzchnia. Mięso posypuję teraz mozzarellą. Górę posypuję parmezanem. Parmezan po przypieczeniu utworzy fajną chrupiącą skórkę, taką lekko przypieczoną, także będzie świetny. Musaka jest już gotowa. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda. Fajnie się przepiekła z wierzchu. Myślę, że pokroję i będzie wow. Tak wygląda musaka od środka. Taki tip dla Was, poczekajcie chwilę, aż ona ostygnie, wówczas lepiej się kroi, tak jak z lasagną. Ja teraz odczekałam i fajnie się pokroiła. Ja już jestem w domu, po spacerze, zgłodniałam i zabieram się za mój posiłek. Dodałam sobie tutaj do tego posiłku pomidorki, cebulkę i rzodkiewkę, wszystko polałam oliwą z oliwek i to będzie mój dzisiejszy posiłek. Już ukroiłam, ale jeszcze nie spróbowałam kawałeczek. Także próbuję pierwszy raz. Mm.
Pyszne to jest. Bardzo wyrazisty smak. Smak cynamonu i mięska. Fajna kompozycja. Taka przepiękna tęcza wyszła. Pomyślałam, że Wam ją pokażę. Nie wiem, czy ją dobrze widać, ale wygląda cudnie. Ja kończę swój posiłek i w międzyczasie żegnam się z Wami. Widzimy się w kolejnym filmiku. Zachęcam Was do subskrypcji, jeśli nie subskrybujecie jeszcze mojego kanału, oraz do kliknięcia dzwoneczka. Jak klikniecie na ikonkę dzwoneczka, będziecie dostawać powiadomienia o moich nowych filmach. Także ściskam Was bardzo mocno, trzymajcie się ciepło i do kolejnego filmu. Pa, pa!